Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i zagramy sobie drugi meczyk w FIFA 15 w wersji demo. Kurczę, wiecie co, zobaczę czy mogę chociażby strony zmienić, żeby teraz Manchesterem City zagrać. Albo jeszcze rzućmy najpierw okiem... Ej, cieszynki? nie, ustawienia gry. Jaki to jest poziom trudności? Zostań gwiazdą, bramkarz. Co? What? Co? Nie no, bez przesady. Poziom trudności. Kurde, nie tu. Kamera, ustawienia wizualne, dźwięk. Konfiguracja rozgrywki to już bardziej. Dobra, dużo niepotrzebnych rzeczy do zmian. Tak właściwie. Kurde, no taka prosta rzecz jak poziom trudności, no gdzie to jest? Wybór strony. No dobra, wybór strony ewentualnie mogę zmienić sobie na gości. Ale też właśnie, od razu metoda sterowania na alternatywne. Dobra, kit. Zobaczymy później, czy uda się jakoś zmienić poziom trudności, ale tymczasem jedziemy jako Manchester City. No to tu już zupełnie nikogo nie znam. Nie, sorry, Touré. Jest Touré. Jeden z braci, zapewne. Dobra. O, ładne przejęcie już na sam początek. City w natarciu. No, piłka, ale kurczę, coś tam się mogło mojemu zawodnikowi stać. Takie coś nie powinno mieć miejsca na boisku. Nie no, w sumie powinna mieć, kurczę. Powinno mieć miejsce, no bo przecież to jest kontaktowy sport. Co prawda, jeżeli dochodzisz do jakiegoś kontaktu, to później gwiżdżą faule, no ale kurczę, mimo wszystko. Nie można od razu płakać, jak zawodnik ci nastąpi na stopę przypadkiem. No, bierz tą piłę! No kurde, co jest grane, ej. Co prawda nie gram, że tak powiem, meczu po meczu od razu, więc troszeczkę czasu minęło. Więc kurczę, no ale w sumie nie powinny moje umiejętności tak bardzo zmaleć. Tam było dosyć wysoko wygrane prowadzenie. Sorry, no troszeczkę ciężko gadka wychodzi, jak tu bramki wpadają. Touré? Touré! Tak jest. Ej, w 10 minucie, kurczę, coś wcześnie wpadają. No tu musi być naprawdę niski poziom trudności ustawiony. No ale bramkarz The Reds tym razem musiał skapitulować. Choć troszeczkę delikatnie był spóźniony z tą interwencją. Piłka już przeleciała, a on dopiero wykonał jakiś ruch ciałem. Dziwne. Zazwyczaj bramkarze bazują w takich sytuacjach na refleksie. A refleks ma to do siebie, że następuje, no, pach! Just like that. Po prostu szybciutko, nikt nie myśli, jak zachować się w momencie, kiedy działa tylko refleks. No kurde. Dobra, przejmij. No nie tak źle. Zastopowaliśmy im akcję. Może wykopnąć piłkę? Kurde, nie można. Ach, kurczę, myślałem, że może sięgnie. Okay, no kurczę, no te zmiany, kurczę, jeszcze nie działają tak dobrze, jak powinny. Przynajmniej nie mam ich aż tak dobrze przejonych, ale piła! I nie ma! No wybij, no oczywiście. W takich sytuacjach tylko wyjazd. Tam, co prawda, jakbyś zachował zimną krew i podał ładnie piłę, to pewnie by było lepiej, ale dla bezpieczeństwa lepiej wtedy wyjazd zrobić. No dobra, pójdźmy tą stroną może. Panem Silvą. Pan Silva! No, co ty zrobiłeś? Acia. Nie. Nie tym razem, Piechol, nie tym razem, ale może zaraz. Pozostańmy przy piłce, poszanujmy trochę. Szacunek dla piłki, że później w statystykach było, że całkiem dobrze mi szło. Z posiadaniem. Oj. Dobra, zagrajmy teraz. No gdzie? No kurde. The Reds mają okazję na kontriczkę teraz, ale nie udało się. Dobra. Pięknie, no szczerze, no podaj mu, no jasne, przecież to ja byłem przy piłce. Jak ja mogłem sfaulować będąc przy piłce, dobra, nie kłóćmy się z sędzią. On jest, że tak powiem, no nieomylny, jak już podejmie decyzję, no to niestety nawet kamery później nie mogą nic zrobić. Decyzja podjęta raz definitywnie, nie podlega zmianom. Nie można komuś cofnąć czerwonej kartki, ani żółtej, nawet. Dobra, wysuńmy, no nie temu! Tu, no dobrze, już lepiej, a ty zagraj tam i ty daleko! No gdzie? Nie tak daleko. Miałeś pionowo do góry, to podanie. Które tak właściwie miało być wysunięciem, no ale już cóż, trudno. Dobra, piękne przejęcie, ładnie, nie stracić teraz piłki, tylko tam daleko! No! Cholera z pierwszej! Py! Na krótki! Za krótko! Taki strzał z niczego, cholera, zupełnie nie było żadnego drugiego tempa, no nie no, po prostu nie było akceleracji. Nie było rozpędzenia się, więc strzał nie mógł być mocny. Oj, ale teraz przejęcie jakieś byłoby wskazane. Tak jest. Bez faulu oczywiście. Najpierw dotknąłem piłki. Później dopiero połamałem nogi temu zawodnikowi, obok którego teraz się kręcę. Tutaj przejmiesz? Pięknie. Tu wysuń na dół. Tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. I strzał, 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 strzał. Pięknie. Bravissimo. Goal. Nie, no dobra, tak tylko robią w tych brazylijskich meczach. Nie, no też innych pewnie też. Tam gdzie komentator stara się jak najdłużej mówić gol po prostu. A nie, no u nas oczywiście trzeba oddać wyraz emocjom. Szpakowski musi pokazać, jaki to on jest bardzo zemocjonowany spotkaniem i strzeleniem bramki. Co chyba, że Polakom strzelają, tutaj troszeczkę mniej. No ale nikt u nas tak nie krzyczy. No to by pewnie śmiesznie wyglądało i śmiesznie by się słuchało, jakby ktoś spróbował. Dobra, ale już bierz tą piłę, spokojnie, 2-0, jeszcze może być 3 do końca połowy, tak jak było w poprzednim meczu. A później ewentualnie następny, jeżeli jeszcze uda mi się rozegrać dla was, to naprawdę rozejrzę się bacznie za podwyższenie poziomu trudności. Kurde. I bramka kontaktowa. Przebiło mu pierś. Dobrze, że nie zrobiło to na nim większego wrażenia. Zresztą jest, kurczę, tak bardzo podniecony strzeleniem bramki, że nie zauważył, że został przebity na wylot przez statyw od kamery. Ricky Lambert. Może Chris Lambert, ten co grał w Nieśmiertelnym. Tam można było ich przebijać i przebijać. Nic im się nie działo, trzeba było odcinać głowy. Jeżeli ktoś pamięta ten film oczywiście. No tu dołem, dołem, dobrze, pięknie. Wysuń tam do góry! Na długi... Tak jest! Odpowiedź była natychmiastowa, praktycznie. Dobra, jakieś salto, coś, coś. O, no dobra, może gwiazda tylko, czemu nie? Touré, ja! To już druga jego bramka dzisiejszego wieczoru. No, cena będzie wysoka pewnie na sam koniec, tak mi się wydaje. Dobra, nie patrzmy, teraz zobaczymy sobie na highlightach na sam koniec. No, w dalszym ciągu takie, kurcze, bramki po ziemi strzelam tylko. A to dlatego, że nie mam jeszcze zupełnie wyczutego paska od mocy strzałów. Nie wiem, w którym miejscu powinien być umiejscowiony, żeby piłka poszła pod poprzekę. No ale uwierzcie, staram się, żeby te bramki były jak najładniejsze. Co, na sam wybieg? Dobra, rzuć tu na prawo. Dobra, teraz nie pomieszajcie się panowie, więc zagraj na górę bezpiecznie. Odegraj. I teraz rozciągnijmy ich delikatnie tutaj. Na drugą. Op. Nie no, nie dojdzie chyba. A kurczę, mogłem bacznie patrzeć na zegarek, bym wiedział, że trzeba wyprowadzić szybką akcję jeszcze na sam koniec. No ale 3-1, 3-1, nie jest źle. Jak tam posiadanie? O kurczę, w tej statystyce zazwyczaj przegrywam. I faktycznie przegrywam, bo przecież jestem Manchesterem City, a nie Liverpoolem. No ale ej, 5 strzałów, 5 celnych, 3 bramki. Cały czas nieźle, cały czas nieźle. 9 przejęć, 1 faul. A poza tym nic, w tym meczu się nie działo. Dobra, jedziemy z drugą połową. Tym razem ja zaczynam, może jakieś triczki? Oj, kiepski trik. Bo nie zakończył się przejściem całego boiska i strzeleniem bramki. O kurczę, ale teraz zmoczyłem. No, o, no, 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 no. Dobra, pięknie, pięknie, tylko oddaj piłę teraz, pięknie. Temu podaj, tutaj się wysuń delikatnie tam na górę i do przodu. Tak jest. Z pierwszej walić! Oj, 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 jakby to wpadło pod poprzeczkę, jakby zerwało pajęczynkę. Nie no, sorry, kurczę, on to powinien... Poza tym moment, ten bramkarz powinien to sięgnąć. Każdy bramkarz do bezpieczeństwa by parował tą piłkę nad poprzeczkę. Przecież nie wiadomo było, czy ona w ostatniej fazie lotu nagle nie zacznie spadać i nie wpadnie pod poprzeczkę. Kurde! Kiepski jest ten bramkarz, grający w Liverpoolu. A kto tak właściwie jest? Cholera go tam wie. Zaraz przetestujemy go jeszcze troszkę. Dzeko! No dobra, taki pił ładnie wyciąga. Dosyć. No sobie zobaczymy później, kto tam broni, tak właściwie. Dobra, dobra wrzunia chyba, dobra wrzunia, ale bramkarz. Tak jest, pewnie złapał. Wyszedł za piątkę, ale i tak. W rękawicach coś a la klej. Ładnie się złapała ta piłeczka w jego rączkach. No, no kurde, ej, ale nie może być tak, że oni do połowy boiska sobie przechodzą bez problemów. No, ale w sumie dobra. Takie coś może być. I teraz rozprowadzić tylko akcję. No, może zejdźmy na dół, tu i wypuśćmy go delikatnie, za mocno. Ale na tyle niebezpiecznie, że gościu spanikował. Oczywiście mój przecież powinien być, no przecież to nie ja. Co, serio? Uuu, nie podoba mi się, to nie podoba. Normalnie bym włączył powtórkę. Ale nie chce mi się przy takim wyniku, to nie jest aż takie ważne. No kolego. Ej nie, oni sobie robią teraz ze mnie, kurczę, pośliwisko. No patrzcie gościa. Dobra, wcisk mu w nogi. Oj nie, o kurde. Dobra, 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 ej, no, bez przesady. Weź mu tą piłkę. No weź mu tą piłkę, no kurde. Co jest grane? No! Pięknie. Daleko od swojej bramki, tu go wysuń. Na drugą. Dobra, pięknie. Tu na dół, no, pięknie, prawie, kurde. Ja byś mu to tylko wziął jeszcze teraz. Albo ty. Dobra, idealnie. Piękne rozgranie. Tu i do przodu, tak. Pięknie. No co ty kulasz, bo te piły, no. Kurde, tam powinna pójść taka bomba. Ale nie, musiał sobie pokulać, kurczę, bo nie wiem, chyba zdziwiony był, że dostał piłkę. No przecież tak trzeba wykańczać te akcje, no. Tak, żeby bramkarz był totalnie zdezorientowany. Żeby już się rzucił, położyć najlepiej bramkarza, a później dopiero strzelić. Oj, ładna wrzutka. Ale nie zakończyła strzałem na bramkę. Oj, no przełącz do niego. Co z tego, że to jest, kurczę, napastnik na szpicy ustawiony? No! Hard. Bez przesady. Nie powinienem w ogóle wątpić, że takie piły będziesz wyciągał. Dobra, teraz tutaj. Pięknie. A może tym razem strzelmy, bo nie wiadomo co on zrobi. A w sumie... O, i tak wkulał, nie? I tak wkulał tą piłkę, no ale tym razem przynajmniej salto na koniec. Kto? Aguero. Dobra, tego też znam. Nie jest aż tak źle. Ja Aguero też znam. Dobrze. Nie jest ze mną aż tak źle. Sergio Aguero. W 79 minucie zdobywa bramkę na 4-1 dla Manchesteru City. W Liverpoolu strzelił do tej pory tylko Lambert w minucie 40. Jak potoczą się dalej losy tego spotkania? Póki co The Reds przetrzymują piłkę na samym środku, aby nie chcieli kurde zacząć. Aha, sorry, musiałem wcisnąć krzyżyk. Nie wiem, coś się działo dziwnego, nie chcieli rozpocząć. No dobra, co, myślisz, że wszystkich przejdziesz? Znowu? Nie, teraz od razu cię zabieram piłę, tak się nie będziemy już bawić. I może tak, w ten sposób. Ach, kurde, kiepsko. A mogło być zawsze gorzej. Dobra, no i taka bombka z daleka. Ach, kurczę, za lekko, żeby pokonać Mignoleta. Kto to jest? Co to za bramka? Już Pepe Reiny nie ma. Co prawda nie darzyłem go żadną zbytnią sympatią. Kurczę, wolałem, Dudek bronił w Liverpoolu. Ale to było tak dawno temu, że co spalony? Już się spaliło jeszcze, mecz trwa, no ej. Myślałem, że takie rzeczy tylko po wygranej i to w szatni. Albo w domowym zaciszu. No ale się okazuje, że nie. Kurczę, ale faktycznie był ten spalony. Jeżeli ufać linii na trawniku zarysowanej. Dobra, może tutaj podbiegnijmy. Bo coś się czai tak za bardzo, jakby chciał krótko rozegrać. Ej, spokojnie. O shit. Nie, co prawda teraz raczej nie ma takiej nawet możliwości, żebym przegrał ten mecz. W sumie to już się zdarza drugi mecz z rzędu, nieźle. Ale i tak wypadałoby dostać drugiej bramy. Zabaleta. O, ale mnie wyczekał i zmaltretował mnie tam doszczętnie. Nawet ten wcisk nic nie dał. Kurde. No dobra, weźmy już tą piłkę. Świetnie. No! Powinienem być pierwszy przy niej, nie? Powinienem być przy niej pierwszy. Ale się plączą chłopaki, plączą się. Kurczę, czemu tak przełączę. No i co? I sędzia kończy w tym momencie spotkanie 4-1 dla Manchesteru City, czyli niezależnie od drużyny, po prostu tam gdzie gra Piechol, tam jest wygrana. Nieźle. Nice. Teraz tylko zobaczymy jeszcze highlighty. Jeżeli teraz ich nie przewinąłem przypadkiem, cholera, chyba przewinąłem. No ale co, no można jeszcze sobie rzucić okiem na powtóreczki ewentualnie, ale stop, najpierw statystyki. Posiadanie piłki, 5% jestem w plecy, no ale poza tym 10 strzałów, 9 celnych. Nie było źle. Dobra, powtórki, chociażby bramki zobaczmy, bo ich było całkiem sporo. Uwaga, Touré. Zamknij pomoc, nie pokazuj nigdy więcej. Zobaczmy, orbitującą kamerę. Nie, ogólnie dobra to jest wrzunia z tej strony. Uwaga... No, o, ale czy ona nie była już za linią przypadkiem, aby... No nie! Jednak nie była. Na pewno nie całym obwodem, nawet jeżeli nawet kurczę połową swojego obwodu. No i bam! To po prostu musiało wpaść. No choć w sumie tak naprawdę to nie musiało, bo aby bramkarz stał ustawiony centralnie w stronę zawodnika, do którego poleciała piłka, a nie jakoś tak dziwnie bokiem, to on by to wyciągnął. No, bramkarze jednak kurczę nie są tutaj najlepsi. Ale okej, Aguero. Znowu weźmy orbitującą, cofnijmy. Jest zwolnione tempo, ustawione. Chyba. Więc tak, Aguero przyjmuje piłkę i z lewej czy z prawej nogi? Postawiam lewcie. Pewnie, że lewcia i w krótki narożnik, tak jest. Dobra. No nic kurczę pasjonującego. Dobra, jeszcze przez grzeczność zobaczmy bramkę Lamberta. No kurczę, no kurczę. No nie taka ładna znowu, no nie ma co oglądać, ale szybka odpowiedź po 3 minutach. Pana Touré. Moment, cofnijmy. Chcę zobaczyć, ustawić najlepsze ujęcie. Ło, to nawet do dalszego poszło, nieźle. I lewcią też po krótkim, no takie piły wpadają, kurczę. I w 79. Aguero znowu. Tym razem już na 4-1 bodajże. On to wpadł już stąd? Nie, to jakaś dobitka śmieszna pewnie. Nie, takie coś po prostu, no jak na hali. Ale i tak co za kretyn, bo zamiast tutaj lewcią przy słupku lewym teraz posłać, to nie, on uderzył w środek, czyli tak, że bramkarz mógł wyciągnąć, ale nie, no widzieliście co bramkarza co zrobił? Kurczę, taki ruch, nie wiadomo, jakbyś, nie wiem, ja bym bał się piłę przyjąć, aby poleciała w jego kierunku. Tak zachwalali tych bramkarzy w FIFA 15, że tacy są kurczę realistyczni, no nie wydaje mi się. Jako bramkarz, amator, prawie profesjonalista kiedyś mówię wam, że no nie wydaje mi się, żeby oni grali realistycznie. Ej, dobra, ci są skróty. Ha, dobra, no ale już kit z tym. Kochani, wielkie dzięki za oglądanie tego meczu. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!